Przede mną idzie najlepszy strzelec turnieju, Adam Kulasiak, MVP turnieju, najlepszy zawodnik w drużynie. Ile zdobyłeś punktów? W finałowym meczu? Nie wiem, bo grałem krótko, bo problemy z faulami miałem. Ile miałeś fauli? 4. 3 po pierwszej kwarcie, no i w pierwszej minucie trzeciej kwarty, czwarty faul, no i... Ale tak doświadczony zawodnik jak ty nie może łapać szybko fauli, bo jesteś potrzebny drużynie. No wiem, ale... Sędziowie? Ta jakość się stało. Które to było twoje wyróżnienie, jak do tej pory? Nie wiem. Któreś tam było. Nie pamiętam. Zdobyłeś ponad 100 punktów, miałeś średnią. Koło 30 byłaby wyższa, gdyby trener ci wczoraj więcej dał pograć, grałeś tylko 4 minuty. Jak oceniasz wasze szanse Rebisu Wieliczka teraz w Lidze Małopolskiej? No, w Lidze Małopolskiej to z Wisłą będzie na pewno ciężki mecz, bo teraz Wisła pierwsza i druga się połączyła, to będzie na pewno ciężki mecz. No, trzeba pracować dużo. Wy się z Wisłą będziecie bić o mistrza, tak? No tak myślę. A kto dołączy jeszcze do tej trzeciego, czwartego miejsca? Myślę, że no Pałac Młodzieży gra coś dobrze tutaj. Korona? Korona właśnie też coś gra. To myślę, że te 4 drużyny. Przed tobą Olimpiada Młodzieży jako młodszy rocznik. Słyszałem, że zostałeś powołany na do kadry rocznika 96. No, jestem. Jak ty to wszystko dajesz rady? Bo grałeś i w półfinałach, kadetach i teraz kolejny turniej, kolejny kadra i ten... Fizycznie to wszystko wytrzymujesz? No, wytrzymuję. Jakoś daje. Ile trenujesz dziennie? No, codziennie treningi, we wtorki tylko nie ma. We wtorki ci dają oddychnąć. A będziesz jeszcze grał w tym sezonie w kadetach? 9-5. 9-5 będziesz grał. Czyli 9-5 kadeci, 9-6. Kadra wojewódzka i 9-6 też? 9-6-9. To masz tego grania. To gratuluję. Wyróżnienia, najlepszy strzelec. Jak oceniasz tutaj chłopaków ze Wożna? Jałożno. No ale powiedz im, jaki ty jesteś tytan pracy, nie? To nie osiągnęło się tak, że ty ile lat już trenujesz? Teraz od trzeciej klasy podstawówki. Nie? Od trzeciej klasy podstawówki, nie? No ale tutaj mamy drugiego znakomitego zawodnika ze Stalowej Woli. Karlik, prawda? Tak. Ile punktów? Nie wiem. Ale koło stówki może będzie, nie? Nie. 80. No może coś takiego. Jak myślisz, Karlik, możemy sobie tak dybać, gdyby w tym meczu zagrał wasz kotyzowany zawodnik, byłoby łatwiej? No, szczególnie na zbiórce. Szczególnie? Szłoby wygrać z Wieliczką? No, dwaka byłaby też wyrównana. Słuchaj, my was zapraszamy, Stalówkę, na Pivot Cup do Piastowa i tam będzie okazja z Wieliczką zagrać. Będzie rewanż. Ale postępy są bardzo dobrze. U was żaden nie gra w kadrze wojewódzkiej, żaden młodszy, nie? W 9-7? W 9-6. W 9-6 nie. Ale postępy są. Już jedziecie do domu? To kadra pozdrawia całą pozdrawiamy całą Stalową Wolę. Tu mam jeszcze jednego zawodnika z Jaworzna, też czołowa postać. Czołówka strzelców, bo wy się byli w czołówce strzelców. Myślisz, że jeszcze Kulasiaka dogonisz? To byś musiał wrzucić w tym meczu około 70-80 punktów. Nie, 60 parę. 60 parę, da radę? Da radę, może 40. Do spotkania na kolejnym turnieju. Może na innym turnieju. Bo i to certyfikuje. A ty ile zdobyłeś punktów? 0. 1. Ty ile? A ja ze 3. A ja 42. Specjalnie dla polskiej koszykówki młodzieżowej. Z turnieju klubowego o Puchar Gorcy. Cygan. Z nimi.